bardzo fajnej grze, którą pewnie już znacie. W końcu udało mi się zdobyć wszystkie dodatki do Dixita, ponumerowane od 2 do 7, więc zrobimy tak. Opowiem wam o Odysei, opowiem wam o dodatkach i też opowiem o tym, które mi się najbardziej podobają spośród tych wszystkich. Od razu powiem, że głównie mówię o tym dlatego, że po prostu możecie Odyseję, dodatki i Dixita w ogóle kupić w sklepie u Łukiego. A więc tak, Dixit Odyseja to składana plansza i to 12 króliczków, 24 znaczniki i 12 takich płytek, gdzie gracze zaznaczają, kogo wybierają. No i mamy wypraskę, w której możemy sobie trzymać karty i miejsca jest sporo. I tutaj możemy właśnie trzymać karty z dodatków czy z podstawki. I teraz wydaje mi się, że Dixit Odyseja jest lepszy od podstawowego Dixita, aczkolwiek wolę ilustrację w podstawowym Dixicie. Więc ciężko mi jest doradzić, co masz kupić jako pierwsze. Podliczenie punktów i miejsce na wykładanie kart jest lepsze w Odysei. W podstawowym Dixicie ten tor punktów jest fajny, ale za to króliczki są fajniejsze tutaj, bo się mnie przewracają. I możemy głosować do 12 osób, ale jak się głosuje do 6, to kafelki w Dixicie są lepsze. I ilustracje w Dixicie są lepsze. Ostatecznie nie wiem, ja bym naprawdę polecał, jeżeli lubicie Dixita, mieć też tą grę. Jeżeli kupujecie coś od nowa, tak, albo Dixita, albo Odyseję, to zastanowicie się, czy będziecie grali w więcej niż 6 graczy. Jeżeli tak, jeżeli więcej niż 6 graczy wchodzi w grę, to kupicie sobie Odyseję po prostu, a w przyszłości Dixita dokupicie. Jeśli nie, to na odwrót. Najpierw Dixit, później poszerzamy. No i poszerzamy o dodatki. Dodatków jest 6 i co jest ciekawe, one mają bardzo, bardzo różny styl. I z początku to było dla mnie troszeczkę dziwne, ale z drugiej strony myślę, że to jest super. To jest super dlatego, że nie mamy, wiecie, 84 jest w pudełku, 84 jest w Odysei i tu są po 84 karty. A więc łącznie to jest 8 razy 84... A więc łącznie możemy mieć chyba 672 karty, może jeszcze jakieś karty promo, albo wiecie, więcej dodatków, o których nie wiem, tak czy siak. To jest mnóstwo kart. I na pewno wszystkie dodatki to nie jest dobry pomysł dla każdego, ale dla osób takich jak ja, które nie tylko w Dixita często grają, ale też Dixita używają na jakichś, wiecie, wyjazdach, na obozach, albo żeby rodzinę niegrającą wciągnąć do gry, to tak dużo się w tą jedną grę gra, że ilość kart duża jest niezbędna. I wracając do tematu, różnorodne karty w tych dodatkach mi się podobają. Tak jak mówiłem, gdybyśmy mieli 600 ponad kart podobnych, w podobnym klimacie, nędza. Jeżeli zaczynamy mieszać te klimaty, to jest ciekawe. Ciekawe jest, jest ta obserwacja, co komu się z czym kojarzy. I ilustracje są nie tylko różne, jeśli chodzi o treść i głębię, ale też różne, jeśli chodzi o styl. Czasami bardzo różne, jeśli chodzi o styl. Zacznijmy od pierwszego, czyli Dixit Przygody. I Dixit Przygody są to karty bardzo, bardzo takie, powiedziałbym, w stylu podstawki i w stylu dodatku. I ten dodatek wcześniej już miałem, znałem, ogrywałem i podoba mi się bardzo oczywiście. Na razie zobaczymy, jak go porównamy sobie do pozostałych. Odkładamy go na bok i zrobimy jakąś listę od najlepszych. Kolejny dodatek to podróże. Podróże to nowy styl. Nowy, bardzo ładny styl kart. Ja nie wiem, czy tutaj to cokolwiek widać. Ja bym opisał, że to jest taki styl wciąż artystyczny, wciąż bardzo szczegółowy, ale może jest taki mniej pastelowy niż to, co jest tutaj. Mamy więcej takiej bajkowej, więcej bajkowych ilustracji, o tak bym powiedział. Te ilustracje tutaj są chyba troszeczkę przyjaźniejsze dla oka, ale też często bardziej szczegółowe niż to, co jest w podstawowym Dixicie. Jako, że już bardzo się opatrzyłem z podstawowym Dixitem, to myślę, że to na razie plasuje wyżej od tego dodatku. Iż patrzymy dalej. Początki. Początki to znów coś pomiędzy. Ani nie jest to taki komiksowy, bajkowy styl, jak w niektórych dodatkach, ani nie jest to samo, co w podstawowym Dixicie, czyli taki
przygaszony pastelowy styl, jak już mówiłem. I jest tutaj trochę tego, trochę tego. Bardzo ładne ilustracje. Wydaje mi się, że ilustracje w tym dodatku są troszeczkę głębsze od podróży, ale z drugiej strony... Dobra, już dochodzę do wniosku po tych kilku minutach, że porównywanie tych dodatków jest niemożliwe. I będę wam tylko w miarę opowiadał o nich, a później musicie chyba sami zdecydować, bo to, co tutaj jest, czasami jest po prostu... Niektóre karty są niesamowite. Początki, powiedzmy, że podoba mi się bardziej niż podróże, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. One są wszystkie bardzo blisko. Nachodzą się praktycznie w tym wyścigu. Marzenia to dodatek troszeczkę podobny do początków stylem. Oczywiście tu mamy co chwilę innych ilustratorów, więc to nigdy nie jest to samo, ale mamy trochę bardziej jednokolorowe te karty. One są troszeczkę częściej utrzymane konwencji jakiejś jednego koloru. Na przykład tutaj mamy bardzo taki błękitno-zieloną kartę. Tutaj mamy taką szaro-niebieską. Tutaj mamy taką złotą. Na pewno nie jest to dobry pomysł, żeby mieć tylko dodatek marzenia, ale jako kolejny na pewno bym go rozważył. Ok, kolejny dodatek to wspomnienia. I wspomnienia to już zupełnie takie komiksowo przyjazne karty. I to też jest, kurczę, super. Tak jak mówiłem, byłem sceptyczny do tych komiksowych, ładniejszych ilustracji, ale we wspomnieniach nie ma aż takiego odejścia od tego, co jest w ogóle w Dixicie, ale wprowadza to dużą różnorodność. Wiecie co, myślę chyba, coraz bardziej myślę, że kolejność dodatków nie jest głupia. Dwójka powinna być na początku, ponieważ ona jest najbardziej zbliżona, więc po prostu poszerzamy sobie to, co znamy. I dopiero z kolejnymi dodatkami zaczyna się pojawiać większa, jakby większe nastawienie na jeden styl w danym dodatku, więc może bym rzeczywiście robił tak, że najpierw dwójka, potem trójka, czwórka, piątka, szóstka i ostatni to siódemka. Siódemka, wizje są o tyle ciekawe, że pierwszy nakład tego dodatku, który się w końcu prędzej czy później wyczerpie, ma ileś tam kart, 21, jeżeli się nie mylę, z jakimiś pozłacanymi, błyszczącymi elementami. Mam nadzieję, że się uda to przedstawić teraz. Czy widzicie błyszczące, pozłacane elementy? Tak, teraz kręcę, odbija się światło, złocone elementy błyszczą i wy może to widzicie, albo może tego nie widzicie, ale... To jest po prostu fajny, myślę, że taki dodatek. Fajna ciekawostka. Nie jest to nic superowego samego w sobie. Ale uwaga, pozłacane karty to jest jedno, ale ilustracja na tych kartach to jest zupełnie coś innego i one to są wizje. To są wizje, to są naprawdę takie sny, zupełne już sny. One przedstawiają jakąś jedną sytuację i to nie jest tak, że ta sytuacja jest dwuznaczna, tak jak w podstawowym Dixicie, ale jest sama w sobie tak fantastyczna, czy tak wyjątkowa, można powiedzieć. Mamy z tym dużo skojarzeń też, z dużo innych, nowych skojarzeń. Te ilustracje w wizjach chyba podobają mi się po prostu najbardziej ze wszystkich jako ilustracje, jako element gry. Znów, one są ryzykowne, żeby to kupować jako pierwszy dodatek, więc powiedziałbym tak. Jeżeli miałbym kupić jeden dodatek, jeden do Dixita, i nie mam Odysei, a stać mnie, to bym kupił Odyseję, bo mam więcej kart i więcej możliwości gry. Jeśli mam albo Odyseję, albo Dixita i chcę kupić jeden z tych dodatków, kupiłbym Przygody jako pierwsze, jako najbardziej spójny z tym, co w Dixicie jest. Jakbym miał kupić dwa, chyba bym kupił Przygody i Wizję, albo może na przykład Wizję i Początki. A jeżeli miałbym kupić 3, to już jest problem. Najchętniej bym kupił wtedy już wszystkie 6. Więc widzicie mniej więcej, co ja wam mogę doradzić. Aczkolwiek to bardzo zależy od tego też, czego szukacie. Może ktoś z was pominie Przygody i od razu skoczy sobie właśnie w Początki, które są tak czymś pomiędzy. Może ktoś powie, nie, ja bardziej chcę takie komiksowe, ładniejsze ilustracje. No to zdecydowanie Podróże albo Wspomnienia. Wizje, bo pozłacane karty i się w końcu skończą. Albo Marzenia, które mają taki mocno artystyczny, można powiedzieć, styl.
I to też jest super. Więc ja się cieszę tym, że mam je wszystkie i do tego też Was zachęcam, żeby prędzej czy później swojego Dixita o wszystkie dodatki rozszerzyć. Zajrzyjcie do sklepu Ułkiego, a tam te dodatki kupić możecie. Możecie kupić już Odyseję, Dixita i wiele innych fajnych gier. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.